Chcę, abyśmy otworzyli Ewangelię Świętego Łukasza. Trzeci rozdział, będziemy też czytać z czwartego rozdziału. Chciejmy w swoim sercu ciągle trwać w takim oczekiwaniu na Ducha Świętego, w oczekiwaniu na Pana, w oczekiwaniu na to, co dziś chce pośród nas czynić i co chce nam dać. Kochani, w trzecim rozdziale od 21 wersetu czytamy, jak to Pan Jezus Chrystus przyszedł nad Jordan i został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. I czytamy w 22 wersecie, i zstąpił na Niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Dzisiaj, siostry i bracia, chcę powiedzieć o słowach łaski. Za chwilę do tego momentu dojdziemy. Słowa łaski. To zwróciło moją uwagę kilka tygodni temu, kiedy czytałem Boże Słowo. Właśnie te dwa wyrazy zwróciły moją uwagę. Ale zanim do tego dojdziemy, zanim z tym się podzielę, chciejmy jakby nakreślić sobie pewne tło. Pan Jezus, który przyszedł się ochrzcić. Pan Jezus, na którego zstępuje Duch Święty i który w tym momencie słyszy słowa swojego Ojca. Ty jesteś Syn mój umiłowany. W Tobie mam upodobanie. Ciebie sobie upodobałem. Na Ciebie stąpił mój Święty Duch. Myślę, że jest to pierwsza rzecz, którą chciałbym dzisiaj bardzo wyraźnie zakomunikować. Każdy, kto zapieczętowany jest Duchem Świętym, każdy, na którego spoczywa obecność Ducha Świętego, ten Duch Święty poświadcza wraz z Duchem Twoim, z Duchem moim, że dziećmi Jego jesteśmy. Amen? A więc jeśli mamy Ducha Świętego, jeśli Duch Boży wstępuje na nasze życie, przychodzi przede wszystkim po to, aby powiedzieć nam: od tego momentu jesteś Bożym dzieckiem, jesteś moim synem i mam w Tobie upodobanie. Jeśli przyjąłeś Jezusa Chrystusa, jeśli ochrzciłeś się chrztem wodnym, jeśli przyszedł do Ciebie Duch Święty, to On mówi Ci: mam w Tobie upodobanie, mam w Tobie upodobanie. Bez względu na to, co o sobie myślisz, bez względu na to, jaka była Twoja przeszłość, bez względu na to, co tak mocno zraniło Twoje serce, Twoje życie, Bóg mówi: mam w Tobie upodobanie, podobasz mi się, jesteś moim dzieckiem, a ja jestem Twoim Ojcem. Później czytamy, że tenże Duch Święty zaprowadził Pana Jezusa Chrystusa, zaprowadził na pustynię, aby tam Pan Jezus przez 40 dni, gdzie był w poście, był kuszony, gdzie musiał stoczyć walkę z mocami ciemności. I to, na co chcę zwrócić uwagę, że był wodzony w mocy Ducha po pustyni. Że On nie był tam sam. Duch Święty był z Nim. Duch Święty w Jego mocy, Pan Jezus Chrystus mógł odeprzeć wszelkie ataki wroga. Znamy tą treść, znamy ten fragment, kiedy przychodzi do Niego diabeł i Pan Jezus w potężnej mocy Ducha Świętego potrafi odeprzeć każde słowo, każdy potrzeb diabelski. W tej samej mocy Ducha Świętego Pan Jezus wstępuje na ziemię, wstępuje z powrotem z miejsca, z pustyni. W tej samej mocy przychodzi do Nazaretu, i to już jest czwarty rozdział od 16 wersetu, i przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie. Namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy przyświadczali mu, zgadzali się z nim, inaczej mówiąc,
i dziwili się słowom łaski. I dziwili się słowom łaski. Kiedy przeczytałem ten fragment, właśnie te dwa słowa zwróciły moją uwagę. Słowa łaski. Pan Jezus Chrystus przyszedł do Nazaretu, stanął tam w synagodze, przeczytał fragment Izajasza i powiedział coś więcej może niż do tej pory było mówione tam w tym miejscu. Bo być może wielu z mężczyzn otwierało ten fragment przez lata i czytało ten fragment z Izajasza. Ale Pan Jezus powiedział o wiele więcej tego dnia. Pan Jezus powiedział, słuchajcie, dzisiaj w tym dniu wypełniło się to pismo w waszych uszach. Czekaliście przez setki lat, aż to proroctwo się wypełni i ono dzisiaj się wypełnia. Tego dnia wypełnia się proroctwo, że Duch Pański spoczął na pomazańcu Bożym, na Synu, którego Bóg sobie upodobał w jakimś konkretnym celu. Biblia Gdańska, pozwólcie, że przeczytam fragment z Biblii Gdańskiej, 18-19 werset. Duch Pański nade mną, przeto mnie pomazał, abym opowiadał Ewangelię ubogim. Posłał mnie, abym uzdrawiał skruszone na sercu, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie i ślepym przejrzenie i abym wypuścił uciśnione na wolność, abym opowiadał rok Pański przyjemny. Kochani, to są słowa łaski. Dlaczego to są słowa łaski? Przede wszystkim dlatego, że one od tego momentu zaczęły się wypełniać. Pan Jezus rozpoczął potężny czas wypełnienia się, że oto Duch Boży spoczywa na Jego dzieciach, a one mogą działać, mogą usługiwać. Chciałbym jeszcze, drodzy, zestawić ze sobą to, co jest napisane tutaj w 18 wersecie. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie. Namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Ciekawe jest to zastawienie. Abym ubogim. To słowo ubogim znaczy biedny, żebrzący, nie mający nic. Żyjący z czyjejś łaski. Żyjący z tego, że albo dostanie, albo nie dostanie. I Pan Jezus, namaszczony przez Ducha, w mocy Ducha przyszedł, aby dać tym ludziom, tym ubogim, żebrzącym, biednym, niesamowite bogactwo. Powiedzcie mi, co jest bogactwem? Co jest tym bogactwem? Zwiastowanie dobrej nowiny. To jest to potężne bogactwo, które zostało nam dane. Następnie Pan Jezus mówi, że przyszedł do skruszonych, skruszeni w swoim sercu, starci, zmiażdżeni z powodu swojego życia, z powodu tego, co spotkało ich w ich życiu. Zmiażdżeni, strzaskani, skruszeni, zniszczeni. Ludzie, którzy są wrakami. Do nich w mocy Ducha Świętego przyszedł Jezus Chrystus. Aby co dać? Aby dać uzdrowienie. A więc jeśli twoje serce dziś na tym miejscu jest właśnie takie skruszone, jest takie starte z powodu jakichś problemów, z powodu tego, co cię tak gnębi może już od dłuższego czasu, czujesz się zniszczony w swoim środku. Pan Jezus, te słowa łaski dotyczą dnia dzisiejszego, nie tylko tamtego momentu, kiedy Pan Jezus stanął w synagodze. One są dzisiaj wieczne i prawdziwe i dziś chcę, droga siostro, drogi bracie, drogi przyjacielu, powiedzieć ci, jeśli tak się czujesz, skruszony na swoim sercu, zniszczony, złamany, dziś Jezus Chrystus chce dać ci uzdrowienie dla twojego serca. Również mówi Pan Jezus, że przyszedł, aby pojmanym, to słowo pojmany w oryginale znaczy wojenny jeniec. Człowiek, który był zaangażowany w jakąś walkę, w jakimś celu, został wzięty do niewoli. Gdzie jest torturowany, gdzie jest biczowany, bity.
Czy tak twoje serce się dzisiaj czuje? Czy jesteś dzisiaj jak jeniec wojenny? Czy czujesz się, że to miejsce, w którym dzisiaj się znajdujesz, to nie jest to miejsce powołania, to nie jest to miejsce, w którym Bóg Wszechmogący chce, abyś był. I z jakiegoś powodu stałeś się wojennym jeńcem. Diabeł rości sobie do ciebie prawo. Diabeł próbuje dotykać twojego życia. Pan Jezus powiedział, Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym jeńcom, abym pojmanym przynieść wolność. On chce dać ci dzisiaj wolność. Później mówi o ślepych, mówi o tych, którzy są niewidomi, o tych, którzy nie widzą na swoje oczy. Myślę teraz o tych, którzy gdzieś w swoim sercu są tak bardzo zagubieni, widzą tylko ciemność i nic więcej. Jezus Chrystus, który dzisiaj jest na tym miejscu, droga siostro i drogi bracie, zmiłował się nad tobą i chce. On chce z całego serca, abyś odzyskał, abyś odzyskała wzrok, abyś przejrzała na swoje oczy, aby świat Bożego Ducha stąpiło do twojego wnętrza, do twojego serca, abyś nie musiał chodzić, nie musiała chodzić już więcej po omacku. Następnie Pan Jezus mówi o uciśnionych, połamani na kawałki, strzaskani, zniszczeni, bez nadziei w swoim życiu. Płaczą nad swoim życiem i zastanawiają się, jak długo to jeszcze będzie trwać. Dlaczego w moim życiu nie ma tej radości? Dlaczego w moim życiu nie ma tego pokoju, o którym już tu było mówione? Strzaskani, ugięci z powodu doświadczeń, ugięci z powodu trosk, ugięci z powodu tego, że ich uwaga została zwrócona w tym złym, negatywnym kierunku. Co Pan Jezus obiecuje uciśnionym? Wolność. Obiecuję im wolność. Wypuszczenie, wyzwolenie. Obiecuję darowanie długu. To są niesamowite słowa łaski. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Kiedy Pan Jezus mówi i czyta tutaj o tym miłościwym roku, tu nie chodzi o 365 dni. Tu chodzi o dłuższy okres czasu. O czas, który się jeszcze nie skończył. Gdyby Pan Jezus wtedy, stojąc tam, mówił tylko o jednym roku, o 365 dniach, dzisiaj by nas tutaj nie było. Pan Jezus mówił o dłuższym okresie czasu. Mówił o czasie łaski. O czasie łaski, w którym dzisiaj się znajdujemy. Siostry i bracia, słowa łaski, które są tutaj przytoczone w Ewangelii Łukasza, z Księgi Izajasza, te słowa łaski dotyczyły apostołów, którzy czekali na Bożego Ducha, którzy czekali na Ducha Świętego, a kiedy On na nich stąpił, zaczęli w mocy opowiadać Ewangelię ubogim. Szli do chorych i uzdrawiali, szli do zniewolonych, wypuszczając ich na wolność. Czy zgadza się to, co mówię, ze Słowem Bożym? Czy apostołowie to czynili? Czynili to, czy nie? Oni szli w mocy Ducha Świętego. A powiedzcie mi, czy my dzisiaj możemy w mocy Ducha Świętego zwiastować ubogim dobrą nowinę? Czy my dzisiaj możemy w mocy Ducha Świętego, w mocy tego, który na nas spoczął, który nas pomazał, posłał nas, abyśmy wypuszczali jeńców na wolność. W miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. W miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. I chcę wezwać dzisiaj was wszystkich, kochani. Wezwać przede wszystkim tych, którzy są jak pojmani, czują się jak pojmani, jeńcy wojenni. Nie radzicie sobie z grzechem, który przez cały czas was atakuje. I może żyjesz z dnia na dzień i ten grzech ma nad tobą panowanie. Chcę was wezwać.
Chcę wezwać tych, którzy nie widzą rozwiązań, którzy są ślepi, którzy widzą tylko ciemność dookoła, beznadzieję. Chcę was wezwać i prosić, przyjdźcie po Boże światło, przyjdźcie po nadzieję. Chcę wezwać skruszonych w swoim sercu z jakiegokolwiek powodu. Bóg zna twoje serce i zna powód, dla którego byłeś i jesteś skruszony. Mówię nie tylko do dorosłych. Chcę mówić do młodzieży. Chcę mówić do was, drogie dzieci. To są słowa łaski. Duch Pański nade mną, powiedział Pan Jezus Chrystus. Ale i my dzisiaj możemy powiedzieć: Duch Pański nade mną, bo mnie namaścił. Namaścił mnie, bym mógł rozwiązać problem, w którym się znajduję. Dał mi moc ku temu, żebym mógł rozwiązać problem, w którym się znajduję. Jeśli, drodzy, będziemy śpiewać, będziemy grać, będziemy dalej stać w Bożej obecności. Jeśli mogę prosić, abyśmy mogli się razem modlić, abyśmy mogli razem stanąć dzisiaj przed Panem Jezusem Chrystusem. Jeśli ktoś ma pragnienie, niech wyjdzie, niech się modli. Jeśli nie chcesz wychodzić, sturknij może kogoś, kto stoi obok ciebie. Powiedz mu: pomódl się ze mną. Pomódl się ze mną, chcę być wolny. Pomódl się ze mną, chcę widzieć. Chcę zobaczyć Boże światło. Pomódl się ze mną. Chcę was, drodzy kochani, zaprosić do wspólnego czasu modlitwy, do wspólnego czasu błagania naszego Boga o pomoc. Chcę was prosić, kochani, zaprosić do wspólnego czasu oczekiwania na Bożego Ducha, który chce działać pośród nas. Czasy Ducha Świętego to nie czasy przeszłości. Czasy Ducha Świętego to czasy dnia dzisiejszego. Nie dajmy się okraść. Nie dajmy się okraść z tego, co daje nam Jezus Chrystus, a daje nam potężną moc. Wiecie, jest moje serce poruszone, dlatego że w piątek wieczorem, kiedy byliśmy tutaj z dziećmi, jedna siostra powiedziała nam o pewnej bardzo trudnej sytuacji, tragicznej sytuacji, kiedy oto młoda dziewczyna tutaj za drogą, nad Wisłą, stojąc na moście, chciała popełnić samobójstwo, chciała rzucić się z tego mostu, zabijając się. To są jeńcy, którzy potrzebują Kościoła pełnego Ducha Świętego. To są jeńcy, którzy nie radzą sobie ze swoim życiem. Ta siostra, która przyszła i o tym powiedziała, chwyciła ją za rękę i nie pozwoliła na to, żeby skoczyła. Ale dzisiaj wiem, że już wczoraj ta sama osoba połknęła tabletki i popiła alkoholem. A więc w jej głowie jest ciągle ta sama myśl. Nie chcę już żyć. Ja już więcej nie chcę żyć. Chcę zapytać, gdzie jestem ja? Gdzie jesteś ty? Gdzie jesteśmy my? W świecie, w którym psycholodzy sobie nie potrafią poradzić. Czy nie potrzebujemy mocy Ducha Świętego? Czy nie potrzebujemy na nowo potężnego namaszczenia Ducha Świętego? Przecież to jest zapisane w Bożym Słowie, aby jeńców wypuszczać na wolność, aby uciśnionych uzdrawiać, aby ślepym dać przejrzenie. Amen? Siostry, bracia, amen? Potrzebujemy Ducha Świętego, czy nie? Potrzebujemy Jego mocy? Potrzebujemy Jego mocy na każdy dzień. Kto zaniesie tym ludziom, którzy stają w desperacji, chcąc popełnić samobójstwo, kto zaniesie im moc, świeżość Bożego Ducha?